Sprawdzimy, jak zachowają się te dwie żywice, elastyczna i sztywna, światło utwardzalna na większych nalepkach, także dlatego, że 82D, którą teraz testujemy, to jest końcowa wersja, która jest już w sprzedaży. Zaczynamy od wersji 55A, czyli elastycznej. Mamy tu takie większe nalepki. Zobaczymy, jak to wyjdzie. W miarę równo mamy na stole. Wiadomo, produkcyjnie trzeba ładnie, idealnie wypoziomować. Okej. Dobra. No i utwardzamy. Przy tej najsłabszej latarce, którą mamy, tak jak widzieliście, jest parę dziesiąt sekund i tak grubej naklejce. Zobaczcie. Sucha w dotyku. No i super elastyczna, jak gumka. To teraz sprawdzimy tą ostateczną wersję 82D, tą sztywną. I naświetlamy. No i mamy całą związaną. Pamiętajcie o tym, że po naświetleniu, tutaj w tym wypadku około minuty, dwóch, powinno się chwilę poczekać, tak żeby ona całkowicie wystygła, bo lekko ciepła się robi. Ale tu chyba będzie widać różnicę na jednej lub na drugiej kamerze. Zobaczcie. Tak można zgiąć tą gumkę, czyli 55A, a tu 82D, zobaczcie, twarda w dotyku, tak? Ja paznokciem tak normalnie nie mogę tego zarysować. On oczywiście to nie jest metal, żeby była super sztywna, ale jako sztywność samej nalepki, zobaczcie, jest.